często możecie usłyszeć od drifterów, że lubią kopać. I nie chodzi o kopanie piłki nożnej albo kopanie kogoś, czy może przekopywanie ogródków, tylko o coś zupełnie innego. No właśnie, to nie KSW, tylko coś w tym samochodzie, co można skopać. I nikt ci za to nic nie zrobi. Teoretycznie. Teoretycznie. A o co chodzi? Zapraszamy do oglądania. O silniku, o skrzyni biegów, rzadko o sprzęgle, a jest to niezwykle istotny element. Bez sprzęgła nie pojeździmy, nie przeniesiemy momentu obrotowego ze silnika na skrzyni biegów, bo to jest płynne przenoszenie tego momentu, więc bez tego elementu nie da rady, to się nie da. A jak wygląda sprzęgło od środka? Zobaczcie materiał. I tu właśnie oto mamy nowe sprzęgło z Australii, dwutarczowe, wyczynowe, bardzo wzmocnione, ponad 1000 Nm może przenosić. W zestawie jest też wysprzęglik, wszystkie śruby, regulacje do wysprzęglika, no i odciążone koło zamachowe, to wcale nie jest takie ciężkie, albo jest. Instrukcja obsługi, jak to zamontować, bo to jest dopiero ważny element, żeby śruby i wszystkie łączenia były zgodnie z tym, co mówi inżynier, a nie na rurkę, żeby czeszczało. No nie, klej, newtonometr i do roboty. Dlaczego drifterzy kopią w sprzęgło? Bo lubią. Bo lubią, niektórzy naprawdę lubią. Znam takich, co na jednym zakręcie 11 razy kopnęli w sprzęgło. Też znamy takich, dokładnie. Słuchajcie, dlaczego drifterzy kopią w sprzęgło? Dlatego, że samochody, żeby driftowały, żeby dobrze utrzymać je w poślizgu, muszą być na wysokich obrotach. I czasami jest tak, że mamy bardzo długi i szybki zakręt, trzymamy auto na wysokich obrotach, na pełnym gazie i nagle przechodzimy z takiego bardzo szybkiego zakrętu w jakąś wolniejszą sekwencję. I żeby utrzymać auto na tym samym biegu, to obroty, jak wchodzimy w tą sekwencję, nam spadają. Żeby podtrzymać te obroty, to następują takie kopnięcia właśnie w to sprzęgło. Czyli takie szybkie rozprzęglenie i zasprzęglenie za pomocą kopa tak zwanego potocznego, tak żeby żeby ten gaz od razu się podniósł, żeby zapaliło i żeby nie stracić momentu obrotowego, który tam gdzieś jest przekazywany właśnie przez to biedne, skopane sprzęgło. No dokładnie. I teraz wyobraźcie sobie, jak taki 1000 Nm teraz uderza w takie sprzęgło. To nie chciałbym być częścią wewnętrzną tego sprzęgła, ale żebyście zobaczyli w naszym materiale, jak to jest skonstruowane, zapraszam do oglądania. Zapraszamy. Słuchajcie, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu i to nie był sękacz, tylko to było rozłożone sprzęgło. A sprzęgło to jedno z najważniejszych elementów przeniesienia napędu w naszych pojazdach, nie tylko naszych, ale w samochodach, które są naprawdę cholernie obciążone. I mam tu dzisiaj takie sprzęgła, ale mam też inżyniera, który nam opowie, dlaczego używamy takich sprzęgieł. Cześć, Jakub z tej strony. Jakub, powiedz nam, dlaczego takie sprzęgła, czyli wyglądające jak wielka choinka, są tak dobre i zastępują oryginalne fabryczne? Dla Auta Karoliny z prawie 1000 Nm zaproponowaliśmy dwutarczowe ceramiczne sprzęgło, stricte przeznaczone dla driftowozów, dla aut na tor. Dlaczego takie? Żeby było w stanie przenieść taki moment. Dwutarczowe ceramiczne, lekkie koło zamachowe, lekki aluminiowy docisk, który generuje ponad 1800 lekki, kg. Lekki, mogę go tak podnosić, mimo tego, że na siłownię chodzę codziennie, to takie można sobie rzucać po prostu. Jest bardzo lekki, co powoduje, że nie obciążamy też części mechanicznych silnika, czyli wału korbowego. Tak jest. A dzięki temu, że mamy dwutarczowe sprzęgło, ta moment przenoszony jest dwukrotnie zwiększony, tak? Więc tak naprawdę to sprzęgło jest w stanie przenieść do 1800 Nm, więc mamy tak naprawdę jeszcze większy zapas. W razie jakby chcieli jeszcze bardziej podnieść ten moment. Ona lubi duże, więc będziemy mieli coraz więcej mocy w samochodzie. Powiem Wam tak, tu kolega jest profesjonalistą, ja się trochę na tym znam z doświadczenia, bo to robię. To sprzęgło zostało produkowane w Australii, u kangurów. A mają dokładnie bardzo tak duże doświadczenie w sprzęgłach ze względu na to, że w Australii 90% to są szutry i altoterenowe. Altoterenowe mają jeszcze więcej problemów pod tytułem newtonometry przenoszenia na wielkie koła, więc teraz z tych wielkich kół wymyślono takie sprzęgła do mniejszych kół, no i to po prostu zapierdala. Działa. Tak działa, jest. Mówiąc bardzo grzecznie.
Extreme również ma 30 lat doświadczenia w budowaniu sprzęgieł, również do bardzo mocnych aut. Stąd produkt najwyższej jakości do takiego auta jest niezbędny. A powiedz mi, bo często mi się ludzie pytają, ja to wiem, dlaczego jak się wielotarczowe czy dwutarczowe sprzęgło używa i naciśniesz, zaczyna tak dzwonić wszystko? Tak naprawdę jest, ponieważ jak tutaj zobaczymy sobie, jakbyśmy to złożyli, tu jest specjalnie rozłożone, ale jeżeli złożymy, to tak naprawdę występują mikroluzy, które po rozgrzaniu też się niwelują, ale dzięki temu to sprzęgło jest tak wytrzymałe. I te luzy tak naprawdę nie są żadną wadą, tylko dwutarczowe sprzęgła mają to do siebie, że potrafią trochę hałasować. Bo dwie tarcze to nie jedna tarcza, jak są dwie tarcze, to między tymi tarczami coś musi być, tak zwana przekładka, właśnie ta. I ona tak... Robi, a jak już się dogrzeje, to wtedy nie robi, a wtedy robi dobrze, tak. Przenosi moment obrotowy. Tak jest. Dodajmy też, że Extreme tak naprawdę produkuje zestawy sprzęgieł do bardzo różnych aut, począwszy od stage'ów pierwszego, czyli wzmocnionych jednotarczowych organicznych. Takie jeżeli... zwykłe jak w dużym Fiacie, czy w Polonezie, czy w Hondzie, ale fabrycznej. Tak jest, tylko że mamy wzmocniony docisk. Jeżeli coś robimy w aucie, ale chcemy tym jeździć po ulicy, możemy zastosować wzmocnione sprzęgło i dalej odczucia z jazdy będą bardzo podobne, ale będzie przenosiło dużo większy moment na koła, na asfalt. Słuchajcie, na przykład ja mam samochód, który ma 44 lata, znaczy mamy wspólnie z Karoliną zabytek i też mamy takie sprzęgło. Mamy Suzuki LJ80 i to sprzęgło jest takie malutkie, założyliśmy i to działa po prostu. I to jest ważne, że od sportowych sprzęgieł, które na miejskiej jeździe nie bardzo się przydają, bo szarpią i byłoby to nieprzyjemne i ciężko je wcisnąć, do przyjemnych, zwykłych, fabrycznych samochodów, które można spokojnie wykorzystywać. Kuba, a coś tutaj widzę fajnego? Tak, to jest dosyć wyjątkowe sprzęgło, to jest jedno z najlżejszych sprzęgieł, jakie są produkowane. Jest bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe, głównie dla aut do dragu na przykład, gdzie naprawdę potrzebujemy, żeby ta waga była jak najmniejsza. Tutaj mamy akurat również dwutarczowe ceramiczne, żeby przeniosło ten moment, ale żeby waga była najmniejsza, żeby ten silnik wkręcał się jak najszybciej na najwyższe obroty. Można? Słuchajcie, fajną rzeczą na przykład jest to, że często montujecie sami sprzęgła. No i ściągacie tą skrzynię biegów wieczorem, piweczko i później zakładacie nowe sprzęgło kupione w jakimś sklepie i się okazuje, że wałek sprzęgłowy nie chce wejść w te sprzęgło, bo nic nie pasuje. A kupując sprzęgła z Extreme'a, w zestawie macie na przykład wałek ustalający, czyli kawałek od skrzyni biega, by ktoś odciął, wkładasz to, ustawiasz sobie wszystko ładnie tutaj, przykręcasz do koła zamachowego i wszystko pasuje. To są takie niuanse. Niuanse również też możemy dodać, że kupując sprzęgło Extreme'a, tak naprawdę dostajecie wszystko w zestawie, co jest potrzebne do zamontowania. Śrubki, wysprzęgliki, właśnie narzędzie do centrowania. To jest naprawdę fajna rzecz. Wszystko mamy w komplecie, nic nie musimy dokupywać do tego sprzęgła. Dlatego my używamy tych sprzęgieł, bo mam takie specjalne rzeczy, bo to zostaje później. A tak całkiem poważnie, nie wolno iść w promocję, tylko trzeba kupować dobre, doświadczone, sprawdzone sprzęty. Nie są najtańsze, ale oddają to tym, że wiele lat działają, wiele miesięcy działają, przenoszą moce i szczerze Wam polecam, naprawdę, dobry sprzęt to jest połowa sukcesu. Albo 80% sukcesu, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Ja bym z chęcią właśnie poszła i go potestowała. Czyli wszyscy teraz klikamy OZ Parts i zap***** nowe sprzęgiełka. Które oglądamy, kopiemy, jest też bardzo drogim elementem, bo dobre sprzęgło, wielotarczowe, ceramiczne i tak dalej, to są koszty powyżej 10, 15, 20 tysięcy złotych. Tak, właśnie to sprzęgło, więc musimy do niego mieć też wielki szacunek, żeby go nie zakopać na śmierć. A dlaczego takie drogie? Dlaczego tak to jest wszystko wycenione? Bo to jest najwyższa technologia. Wierzcie mi, zbudowanie czegoś takiego to jest kosmiczna już technologia, więc musi to kosztować. Dokładnie tak. A co następnego rozbierzemy? Oj, coś fajnego i drogiego on rozebrał. Ty jesteś najdroższy, ale
to musicie wy napisać, co chcecie, żebyśmy pokazali. No mamy już pewien plan, żeby pokazać wam kolejne elementy samochodu, kolejne odpowiedzialne za to, żeby ten samochód po prostu jechał. Zrobimy to, rozbierzemy, a co? A co? A wy dajcie znać, co byście chcieli, żebyśmy rozebrali. Ja wiem, kierowcę. A słuchaj, tutaj też mamy na to pewien plan. O. Więc bądźcie z nami i do następnego razu. Cześć. No to siema.